Już w ten piątek będę uczestniczyć w trasie K-pop Tour CCC w Szczecinie, Galeria Galaxy, na której będzie Julia Kostera. Również możesz mnie spotkać od godziny 11:30 na trasie w sklepie CCC. Hejka kochani, z tej strony Talix, no i witam was w kolejnym odcinku z Blockstar Planet. No a w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nową aktualizację, która była dodana 3 dni temu i wygląda ona w ten sposób. Na pewno już widzieliście, mamy takiego pieska Lunę, taki fajny skuter, naprawdę bardzo fajnie wygląda. Mamy coś takiego, nie wiem co to jest za bardzo, jakaś broń i mamy drugą taką broń, także wygląda bardzo fajnie ta aktualizacja. Zapraszam do oglądania. W ogóle to zauważyłam, że za dokładnie 13 dni kończy mi się już VIP i też widziałam, że parę osób się mnie pytało, czy będę kupowała kolejnego. Myślę, że raczej nie, bo w Blockstar Planet już przestałam grać. Jedyne co robię, to staram się te odcinki dalej kontynuować, ale jak sami widzicie, ja już w ogóle nie jestem aktywna praktycznie na Blockstar Planet, dlatego tego VIP-a już raczej kupować w sumie nie będę, bo uważam, że to jest bez sensu. Ale dobra, wchodzimy w przedmioty dolne, no i mamy tutaj skuter za 6000, bardzo fajnie wygląda i widzę, że możemy go sobie nawet ulepszyć, także dobra, sprawdźmy sobie ten skuter i tutaj od razu zobaczmy za 150 tysięcy, w sumie tak nie mam co robić z tymi pieniędzmi, a i tutaj mamy tego pieska, że on może siedzieć z nami na tym skuterze, fajne. Dobra, możemy sobie też kupić ten za 150 tysięcy, bo ja tak w sumie nie mam co robić z monetami. Przetestujmy sobie na początku ten i tu widzę, że możemy zmieniać kolor, w sumie zawsze możemy zmieniać kolor w częściach dolnych. Dobra, i jedziemy sobie takim, no zwykły taki fajny skuterek, nie ma żadnej animacji, jak stoimy, aha, ewentualnie ma takie trzęsienie, ale tak to, żeby jakaś taka specjalna animacja, to nic takiego nie ma, ale moim zdaniem jest naprawdę ok. Sprawdźmy sobie może kolorek jakbym zmieniła, jakby to wyglądało. Dajmy na przykład taki... O, fajnie to wygląda. I chyba, aha, mogę zmieniać tylko spodnie, a jak chcę zmienić całość, to mi się od razu... Aha, butów nie można zmieniać. Myślałam, że buty też możemy zmieniać, ale bucików nie. Ogólnie skuter fajny, bardzo ładnie wygląda. Oceniam go tak 7 na 10, bo fajnie byłoby, gdybyśmy mogli zmieniać kolor butów. Mamy drugi skuterek, ten jest legendarny i wygląda w ten sposób, zobaczcie, tutaj mamy od razu tego pieska, nawet ja go jeszcze nie kupiłam, a on jest tak od razu już zrobiony, także fajnie, mega to wygląda. Zmienimy sobie teraz może kolorek pod jakiś taki bardziej może niebieski, żeby mi pasował do skina i zapiszmy to sobie i jestem ciekawa, czy to będzie takie duże, jak to będzie wyglądać. Dosyć takie... Nie wiem, w sensie, no nie jest to za wygodne, mi się na przykład dziwnie gra, jak widzę, że mam obok swojego skina coś takiego dziwnego przyczepionego, przynajmniej dla mnie to jest dziwne, że mi by się niewygodnie grało z czymś takim, w parkury zwłaszcza, ale wygląda to naprawdę bardzo ładnie, tutaj zwłaszcza jak sobie wejdziemy na skinka, to ten piesek naprawdę bardzo fajnie się prezentuje i wygląda, także jak najbardziej i również ok, oceniam tą część dolną tak 9 na 10, jest też bardzo fajna, ładnie wygląda. Teraz patrzymy sobie na bronię i mamy za 100 diamentów i za 10 tysięcy dwie bronie. Dobra, no to no kupujemy, przetestujemy sobie taka... Aha, to jest taki złoty pistolet, fajnie wygląda, a drugi to jest taki większy karabin za 10 tysięcy. Dobra, jest ok. I chodźmy sobie szybko tak, wiecie, nie zagramy całej tej bitwy, bo byłoby mi szkoda na to czasu, ale zobaczcie, jak ładnie wygląda ten pistolet, podoba mi się. Sprawdźmy, czy on ma jakąś fajną tą moc. Tutaj nie będzie za bardzo co sprawdzać. Oczywiście ta bitwa, ja serio tak bardzo lubiłam tą bitwę, gdy grałam jeszcze tak bardziej w Blockstar Planet, to nigdy nie wybierałam żadnej innej bitwy, tylko zawsze szłam na tą, dobra. No i postrzelajmy tym pistolecikiem. Serio, on jest taki wolny, myślałam, że wiecie, że strzał będzie po strzale, zobaczcie. Tu mnie zaraz ktoś zabije. A liczyłam na to, że to będzie, wiecie, tak, że strzał po strzale, a to wygląda tak, że mamy taką przerwę, że nie możemy od razu strzelać, także... No, myślałam, że będzie to trochę lepsze, pod względem wyglądu jest naprawdę bardzo ładne i tego nie można temu zabrać, bardzo ładnie wygląda, no ale niestety jest słaba, także oceniam 5 na 10, jest to myślę, że dobra ocena. Teraz bierzemy ten taki duży karabin, który wygląda też całkiem ok, ale jest już znacznie większy, powinnam dać go bardziej niżej, żeby było go widać, ale nie wygląda w sumie to źle. I lecimy również tutaj na bitwę i sprawdzimy, jak się to będzie prezentować, bo jestem naprawdę ciekawa. Tutaj gra tylko 8 osóbek w bitwę, wow, mało. Kiedyś pamiętam, że grało chyba nawet ze 100 albo i więcej osóbek w bitwę, no a teraz dosyć mało. O, to ma lepszą moc, jak widzicie, patrzcie, tutaj od razu, ja właśnie takiego czegoś szukałam, że możemy tutaj sobie tak strzelać od razu i to mi się podoba właśnie, o widzicie.
To mi się podoba w takich broniach, a nie lubię takich właśnie, gdzie są jakieś przerwy i wiecie, trzeba czekać. O, tutaj jest ta broń z tym okiem. Pamiętam, jak się cieszyłam, jak ją zdobyłam kiedyś. A wiecie, a taka broń jest na przykład bardzo fajna. Spróbuję kogoś tutaj zabić. A, zaraz oni mnie pozabijają, bo tutaj ktoś ma ten laser i próbuje we mnie trafić, bo pewnie wiedzą, że nagrywam, to będą celować tutaj we mnie. No dobra, spróbujmy tutaj kogoś strzelić tą bronią. Okej, zabijam jedną osobę, bo mam 140 punktów i piąta jestem, także naprawdę wow. Nie no, oni mi tu zabijają jakąś bronią z łapkami, ja taką nową broń mam, a oczywiście mi się nie udało tutaj. Nie no, ja stąd idę, bo oni mnie ograją. Ostatnią rzeczą, jaka została nam do przetestowania, jest to ten piesek Luna, który kosztuje 300 diamentów. Moje diamenty będą płakać, ale w sumie nie gram w Blockstar Planet, dlatego bierzemy sobie i kolorek bym bardziej zrobiła taki, wiecie, różowiutki. Nie no, ten jest za różowy. Może bym dała ten, co przedtem. W sumie wygląda fajnie. Kolorku bym chyba nie zmieniała, albo bym zrobiła białego tego pieska. Też byłoby ładnie chyba. Taki cały biały. Ej, ładny ten piesek jest, podoba mi się. Dobra, bierzemy go za 300. No i nazwiemy go może... o Joyko. Nazwiemy go Joyko, albo... Pani Joyko, go nazwiemy. Joyko, nie, jak to oglądasz, to się nie obrażaj na mnie. Pani Joyko, o... Fajny jest ten piesek, ładnie wygląda. Taki bielutki, dobra, to zobaczymy, co on chce, żebym mogła zrobić coś z nim i pokazać animację wam, jak wygląda. Pani Joyko, chodź tutaj. Pobiegam z nim trochę chwilkę i zobaczymy, czy coś zaraz się stanie, że będzie coś potrzebowała ten piesek. O, tutaj mamy drugą, tą Lunę, czy tam drugiego, nie wiem, jak go nazywacie ją. No, czemu to nie ma żadnych animacji? W sensie, czemu... O, jest, dobra, animacji. Czemu to nie miało żadnej funkcji? Ma trawę. Czy tutaj jest... Musimy iść chyba na taki, wiecie, czat specjalny z trawą i wtedy powinno mi się chyba udać. Trawa, gdzie jest taka... O, jest. Ja chyba taką potrzebuję. Mi się wydaje, że wtedy powinno być, że mi zadziała to. No masz, psie, biegaj. Pani Joyko, proszę mi tu biegać po trawce. No serio, tu musi być też zrobione taka, wiecie, w sensie, że... O, jest, dobra. Mamy, moi drodzy, zdobyła. I idziemy sprawdzić teraz animację. Jestem ciekawa, jakie animacje może mieć psiak za 300 diamentów. Więc stańmy sobie gdzieś tutaj na uboczu, żeby nikt nam... O, tutaj będzie idealnie. Zmienię wam perspektywę, żebyście tutaj wszystko dobrze widzieli. No i dobra, sprawdźmy animację, jakie to ma. Pani Joyko, pomachaj. No w sumie taka typowa animacja, tańcz. No spoko, tańczy, patrz. Fajnie się obraca, stój. Też fajnie sobie stoi, skacz. No jest spoko, jak najbardziej okej. Pochyl się. No nic specjalnego tutaj nie ma, siad. Taka normalny, zwykły piesek, szczerze, nic w nim takiego wow nie ma, jedyne co to wygląd ewentualnie fajny jest. Dajcie znać, jak wam się odcinek spodobał. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki do góry, również możecie mój kanał zasubskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo teraz do końca wakacji postaram się zrobić dla was daily, bo ostatnio bardzo mało się udzielałam na YouTubie i postaram to naprawić i dlatego robię właśnie daily na kanale do końca wakacji, albo może się ono nawet przedłużyć, także polecam zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Widzimy się w kolejnym odcinku, no i cześć!